Czy wszyscy już mieli pasy? Bo jak zapiąłeś pasy? To zapraszam cię na 1000 najstraszniejszych filmów w internecie. Teraz zostaw straszną łapeczkę w górę. Jak zostawisz ich 5000, pojawi się kolejny odcinek ze strasznych filmów i strasznych historii, totori i wszystkiego co straszne na tym kanale. Także baw się dobrze. I pamiętaj, żeby... Żebyś się nie bał! If you see another person that looks identical to you, run away and hide. Jeżeli widzisz osobę, która wygląda tak samo jak ty, uciekaj i się schowaj. I to się nazywa Mandela katalog. Co jest? Zapomniał powiedzieć dobranoc, tak! Chyba, że masz bliźniaka, no to wiadomo, wygląda tak samo jak ty. Słyszałeś to? Y'all ready to go back? Czy każdy to słyszał? Tam chyba był jakiś... Ludzie uciekali z openera jak pada! Ty, właśnie ty. Gościu i gościuwo mistrzówo. Bądźże mistrzem, dlaczego cię jeszcze nie ma na Discordzie? Mistrze Karolka, wpadajcie, dzieje się naprawdę bardzo dużo, są konkursy, są wyzwania. Są nawet pokoje dla milczących osób, które nie mają mikrofonu oczywiście. Prawie 25 tysięcy osób bardzo miłych i przyjaznych, którzy na pewno z tobą porozmawiają i pomogą ci, kiedy tylko będziesz potrzebował pomocy. Sam też dodaję odcinki jako pierwszy, więc będziesz mógł dowiedzieć się pierwszy o najnowszych filmach. Są konkursy, sklepik, możesz tam też realizować swoje marzenia, jeśli chodzi o jakieś sprawy artystyczne. Także czekam właśnie na ciebie, Mistrze Karolka, link masz pod spodem. No i no wbijaj, no co ty robisz? Czemu się jeszcze zastanawiasz? Dawaj na Discord! Już jest ponad 25, 26 tysięcy, 27, jest was za dużo. Sekretne nagranie z backrooms. Ogromna zjeżdżalnia chyba. Co to za SCP? Czyli możesz zjeżdżać już całe życie z tej sekretnej zjeżdżalni. Wpadniesz komuś do domu. Co robisz? Jeżeli ten gościu znajduje się gdzieś przed twoją chałupą albo ponad twoją chałupą i idzie w twoją stronę, no jest niebezpiecznie. Wygląda jak boss z Duma 3, dlatego celuje w serce prawdopodobnie, jeżeli miałbym jakieś gany. Bo jeżeli bym nie miał, czy on zgniecie ci dom? Miejmy nadzieję, że nie. To jest taki trochę Siren Head, ale nigdy nie wiesz. Co jest? To tam miał czy warczy? Co to za gałęb? No właśnie. To on tak niby biegnie, ale w miejscu. Czyli taki... On udaje, że ma turbo prędkość, ale raczej się porusza ruchem jednostajnym, tip-topowym. O, jakiś opuszczony budynek. A w środku pan Demon. No i teraz jesteś na urbexie i widzisz coś takiego. I co robisz? Chyba godzisz się z tym, że jest po tobie. Co to kuźwa jest? Czy to jest gościu, który przywołuje kruki? I on też idzie nad budynkami. Kuźwa, ale perełkę trafiliśmy. Perełkowy TikTok. Na którym będzie dużo tego typu rzeczy, tego typu Tiger Bonzo Cartoon Cat. Wiesz o co chodzi? O kurde, panie. Czy coś ci bije, ale nie wiesz w którym kościele? O, na tym moście... Czy on pobiegnie w naszą stronę, czy... No i ten już biegnie szybciej! Zdecydowanie... Zdecydowanie... To jest mój most, powiedział. Po czym... Rureczka do niego! Tak, to jest jego most, uciekaj! Jesteśmy... O, czy to kolejne SCP? 6257! SCP 6257... O, jest bliżej. Kiedy gasną światła, on przychodzi i chce wylizać ci stopy z kremu. Nie odwracaj. Kurde! Kolejny, o, ten jest w moście. Co to za predator? Pterodaktylator! Niedobrze! Niedobrze. Co robi pan? Kurde! Gdzie biegniesz? Najstraszniejsze dźwięki nagrane w oceanie. Takie dźwięki to normalnie w No Man's Sky'u, w Subnautice Below Zero, to jest norma dla tych wszystkich graczy. Ale kuźwa na żywca i tak nie wiesz co to jest. Jest ciemno i to gdzieś idzie z czeluści oceanu, no idzie się posrać. Nie oglądaj tego filmu. Son las 3:30 de la mañana. A, mañana.
taką śmianianę. Postanowiłem, że to nagram, bo śpię w hotelu. Salí a hacer un recocido y escuché un grito. I dromiapę ze ścianą. Así que me he resguardado aquí adentro. Brzmi to jak inne odgłosy niż te, które są w hotelach. Por motivo de que no i con motivo, escuché ruido bastante de soberbio. Está sucediendo en este momento. Así que... Así que no sé qué. Tiene que supervisar lo que tiene que hacer porque lo que me pasó hace 24 horas está pasando medio paranormal esto. Por cuaje po francusku, dlaczego ya? Voy a ir donde están los ruidos en este momento. Se está como que se está yendo. Nie możesz po prostu otworzyć okna i sprawdzić, co tam pije do bram piekła? Realmente. Jakie Almette, uciekaj stamtąd! Porywa czy zostawia? To jest bardzo ważne. Kuźwa idzie! Nie daj mu się ugryźć! Siren Head'a jakiegoś. Kuźwa, gościu na chińskim murze, Siren Head idzie jak CJ przy rowerze. Oh shit, here we go again! Idziemy! Okej, okay. Czyli mijałeś go gdzieś na chińskim murze i od razu kamera w dół, wiadomo, żeby nie wszedł w górę. No, to jest ojciec Siren Head'a, Siren Daddy się nazywa. Aha, i to jest właśnie jego kumpel, bo tam jest cała rodzina Siren Head'ów, syrenogłowych. To powiem wam szczerze, że taki klimat jest, dobry vibe. On akurat chyba śpi teraz, w sensie, bo one się ruszają jak śpią Siren Head'y. One mają to do siebie, że nie istnieją! Dobra, idzie, o, coś... Czy to nawierza... CO?! Ja ci dam company! What the fuck is that? O, ja nie chcę być w twojej kompanii. O, nie chcę zostać w twojej kompanii! Moja dusza na chwilę opuściła moje ciało! Ale dzida! Dobra, dalej. Czy będzie więcej Cartoon Cata? Oczywiście, że tak. Kuźwa, ale przyjemnie. Co ty tu robisz? Czyli zostałem przez niego zażarty, nie? No. Spokojnie, spokojnie, on nie gryzie. On tylko, kuźwa, zakłada białe rękawiczki do operacji na twoim mózgu. Jeszcze Zeza zrobił na koniec, oczywiście, bo to był ten taki zezowy Cartoon Cata. Nie masz. Znowu przejażdżka sama. Mój! Kuźwa, co to było? To był Daddy Longlegs, kuźwa. Ja pierdyle. I czaisz, jedziesz gdzieś w nocy, masz trasę do Warszawy i przebiega ci takie gówno przez ulicę, a potem ten patyczak wbiega w ciebie. Ja, tak się muszą czuć mrówki, jak jest właśnie, idzie 60 mrówek i przebiega im przez ich drogę rzymską patyczak, kuźwa. Uważaj, jeszcze auto miałeś zatankowane, już jakie paliwo drogie teraz? Nie uwierzysz, co się stanie. To jest porąbanie. Co to tu jest? Widzisz to, prawda? Pof. You do see this, right? Idziesz do toalety o 3 w nocy. Uncle Larry, is Jeffrey in here? Right here, we're working on the band. Jeffrey, say something. Huh? Say something. Fuck you. Dupek, hold on, guys, come in here. Why? Come in here. I'm in the middle of fucking just, beat. Yeah, just. I'm not seeing things, right? You see it, Corn? Guys, come in here. I'm being dead. Tego nie znam, ale przydałby się paralizator. Jesteśmy w opuszczonym kościele. W nocy. Oho! I to jest organista, którego nigdy nie widzisz w kościele. On chce pograć na twoim organach! Chociaż jego łapy to tak bardziej jak na skrzypce. Dobra, starczy! Okej, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Nie, wróciłem. Strasznych filmów na kanale, to wiecie co robić. Zostawcie szybko łapeczkę w górę i szybkie 5000 polubień. I od razu pojawi się nowy odcinek na kanale. Także tyle, moi drodzy, odcinki codziennie o 10 na kanale. No i pamiętaj, przede wszystkim, poza zostawieniem łapeczki w górę i hashtagu straszne, żebyś przestał się bać!